Dzisiaj ponownie witamy Airo. Mamy rozgrzewaczkę, za chwileczkę będziemy skakać. Jest godzina 11:05, od 5 minut. Nela z koleżanką się rozgrzewają i zaraz będzie super zabawa, zapraszamy Was. Stoję, słuchajcie, na takim podwyższeniu. Zaplecze Airo jest cudowne. Rodzice mogą sobie usiąść na wygodnych kanapach, z których będzie doskonale widać, jakie pociechy się bawią. Jest oczywiście barek z kawą, herbatą, czymś słodkim, czymś słonym. Po drugiej stronie z dala widać salę zabaw, którą również dzisiaj odwiedzimy. Miłej zabawy, kochani! Przed wejściem na rozgrzewkę był film instruktażowy, który pokazywał, że trzeba skakać pojedynczo na trampolinie, oczywiście na środku trampoliny, zawsze na dwie nogi, nigdy na bok. Dzieci przed chwileczką rozgrzały nadgarstki, stopy i zaraz zaczną zabawę. Jesteśmy o 11 rano. Tłumy, słuchajcie, są olbrzymie. Boję się myśleć, co będzie w godzinach poobiednich. Albo w zimę. Nasze dziewczynki przechodzą tor przeszkód. Walka kogucików. Nela chciała zwalić koleżankę, ale to chyba koleżanka zwali Nelę. No, na kogo obstawiacie? Bum! Nela wpadła. 1-0 dla koleżanki. Nela wykrzyczała rewanż. Zobaczymy, co będzie teraz się działo. Nela czy koleżanka? Koleżanka czy Nela? Jakaś tam rozmowa idzie. Zaskoczenia miało być. No. Brawo! 1-1! No tutaj widzimy Mistrzostwo Świata. Pan animator przeszedł prawie do połowy tyłem po linie. No cudownie. Teraz nasze dziewczynki będą próbowały. Mam nadzieję, że przodem. No, coś, jakieś zawahanie. Zrezygnacja. Uda się jeden kroczek. Jest. Jest. Drugi kroczek. Oj, bum. Takie są początki. Patrzcie na pana animatora, co on tu wyczynia. Słuchajcie, taka praca to fajna praca. Myślę, że Airo nadal potrzebuje jeszcze pracowników, dopiero się rozkręca. Każdy z Was podczas pracy może nauczyć się takich sztuczek. Słuchajcie, no jest to genialne. O. Brawa wielkie dla pana animatora. Wielkie brawa.